Jak najbardziej przydaje nam się kuchenka, która jest składana do malutkich rozmiarów, do przechowywania później na zimę. Uważam, że namiot pompowany jest to najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Macie przepiękną sypialnię. Najważniejszym punktem jest toaletka dla dzieci. Polecamy maty izolacyjne. Nie przeciekał, namiot sobie świetnie dał radę z deszczem. Cześć, cześć z Kasi i Kaziczki, witam Was serdecznie, z tej strony Kasia kempinguje. Dzisiaj jesteśmy w Mill Park, jesteśmy na Topfield, na polu namiotowym z wygodami, z pełnym serwisem, z miejscówkami, które oferują prąd. Idealne miejsce na pierwszy wypad pod namiot z dziećmi. Moi drodzy, tuż za mną rodzina, Michał, Ania i ich wspaniałe córeczki przyjechali do nas na kemping, idziemy ich poznać. Zapraszam Was serdecznie, opowiedzą nam o tym, jak wygląda kempingowanie z małymi dziećmi, jak się przygotowywali do tego wyjazdu i jak im upływa tutaj czas. Zapraszam serdecznie, teraz jest dobry moment, żeby zostawić łapkę w górę, napełnić sobie kubek czymś smacznym i zapraszam Was do spędzenia miłego czasu z nami tutaj w Mill Park. Przypominamy, że to film zdystansowany społecznie. Pierwsze pytanie do rodziców. Jak wasze dzieci zareagowały na ten pomysł? Jedziemy na kemping, jedziemy pod namiot. Co się działo później? Dzieci zareagowały bardzo dobrze na ten pomysł. Pomysł został zrealizowany przez nas w połowie kwietnia, jeszcze podczas wirusa. Stwierdziliśmy, że i tak nie jesteśmy w stanie wyjechać w tym roku z kraju, z Anglii, na żadne wakacje. Także spadł pomysł na to, że zrealizujemy nasze odległe plany, moje i Ani, na wyjazd na kemping pod namiot. Dzieci, szczególnie starsza dwójka, czyli Olivia i Lily, bardzo były zadowolone z tego pomysłu. I były bardzo szczęśliwe, że pojadą na kemping i z niedoczekiwaniem odliczały pierwsze dni. Córeczki mamy 8-letnie, jedną mamy 8-letnią, Lilaczka ma 4-latka i Różyczka prawie 2. I z taką ekipą postanowiliście wybrać się na kemping w Anglii. Jak tak. Przygotowywaliście się do tego wyjazdu? Przygotowywaliśmy się do wyjazdu na zasadzie oglądania innych filmów YouTube, przeglądania blogów, internetu, porównywania różnych rzeczy, aż stwierdziliśmy, że znaleźliśmy własny zestaw, który będzie nam odpowiadał. Domyślam się, że najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o przygotowanie i ekwipunek, to namiot. Na kanale widzieliście już różne typy namiotów dla różnych ludzi, na różne okazje, na różne okoliczności, mniejsze, większe. Tutaj mamy chyba największy namiot, jaki ja filmuję w tym sezonie. Ten model wybraliśmy dlatego, jest to model 6-osobowy. Ma 3 sypialnie, jedną oddzielną tutaj z prawej strony namiotu i 2 podwójne sypialnie po stronie lewej. To jest namiot tak zwany budżetowy, bo nie wiedzieliśmy, czy nasze dzieci będą lubić kemping, czy nie. Czy nam się będzie podobać, czy nam się nie będzie podobać. Dlatego stwierdziliśmy, że wybierzemy namiot taki, który nie będzie nam jakby co, później odsprzedać za drobne pieniądze. Namiot jest pompowany. Jeżeli chodzi o małe dzieci, uważam, że namiot pompowany jest to najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Bo jest go w stanie rozstawić jedna osoba sama w około 15-20 minut, bez największego problemu, a druga osoba jest w stanie się zajmować dziećmi. Dwoje drzwi vis-a-vis, z siatką meszową po obu stronach. Tam jest też okno meszowe i tutaj jest okno plastikowe. Tutaj mała sypialnia i tak zwana graciarnia, czyli na ciuchy dzieci. I tutaj są 2 duże sypialnie. Można je sobie podzielić zasłonką. Z racji tego, że mamy 2 małych dzieci, myśmy tą zasłonkę po prostu zdjęli i śpimy wszyscy razem w 4, a najstarsza córa śpi osobno. Pięknie sobie tutaj to wszystko urządziliście. Na podłodze jest kocyk. To jest dywan do namiotu. Aha, okej, to zaraz opowiesz mi o szczegółach. I czy to jest namiot dwupowłokowy, czy jednopowłokowy? To jest namiot jednopowłokowy, przy czym osobno są sypialnie zakładane do namiotu. A, to jest dobry, bardzo dobry patent. Ja już to kojarzę z
poprzednich filmów o namiotach, gdzie to Mariusz właśnie opowiadał, że to jest ważne, żeby nie było tej kondensacji tak. w środku, prawda? Jak ten namiot się sprawdził? Mieliście kilka deszczowych dni tutaj, nie przeciekał? Nie, namiot nie przeciekał, namiot sobie świetnie dał radę z deszczem. Ma 3000 mm supa wody, odporności. Także nawet na taką angielską pogodę musiałoby, nie wiem jak mocno lać, żeby tak naprawdę ten namiot przeciekł. Zaraz opowiemy o waszych sprzętach kempingowych i o tym, co wybraliście sobie do tego namiotu, żeby było wygodnie i komfortowo wam wszystkim. Ale tu już pani domu stoi w kuchni i Aniu, opowiedz mi, co mamie się tutaj przydaje i w ogóle wam jako rodzinie, jeżeli chodzi o waszą kempingową kuchnię i jak sobie tutaj to wszystko urządziliście? Jak najbardziej przydaje nam się kuchenka, która jest składana do malutkich rozmiarów, do przechowywania później na zimę. Fajną rzeczą są też składane miski, suszarka na naczynia. Jak widzicie, pełna, trójka dzieci. Okej. Składany również pojemnik na wodę, której używamy do gotowania. I mycia rąk, mamy mydełko dla dzieciaków. Podstawiamy sobie też składaną miseczkę i myjemy ręce czy zęby. A pokaż, jak ta miska, jak otrzymam ci mikrofon, jak ta miska działa, jak ona się składa. Troszeczkę wystarczy. I pokaż, ona na płasko, później idealnie. Składamy, pakujemy o, wodę naczynia. O, jeszcze ma rączki. I uciekamy myć talerze czy kubki. A dlaczego takie wszystko kupiliście składane na płasko? Żeby jak najmniej mniej miejsca zajmowały nam później w domu. Mhm. Przy trójce dzieci miejsce, schowki, naprawdę są zamykane na popych, jak to Michał mówi. Dlatego najlepszym rozwiązaniem są składane, malutkie, pakowne, a najlepiej właśnie te kempingowe. Na pewno w przyszłości jeszcze zaopatrzymy się w garnuszki składane, które są naprawdę fajnym pomysłem na kemping. Nie zajmują dużo miejsca, czy w aucie, czy później w domu. Masz szafkę kuchenną, sprawdza wam się taka szafeczka, ona też się składa na płasko? Tak, szafeczka jest składana do bardzo małych rozmiarów, mała, cienka walizeczka, schowamy ją w domu wszędzie. Jest naprawdę super, ze względu na te siatki widzimy gdzie co jest, ale mamy tam schowane owoce, a co wiemy w sezonie letnim muszki, oski, wszystko do tego leci. Dlatego naprawdę fajnie się to sprawdza na gangi, na takie potrzebne rzeczy, żeby były pod ręką. Bezpiecznie jest też pochowane mamy. Zaraz tu podskoczę, ci pokażę pomysł, może komuś się przyda. Mm-hmm. Chowamy przed dziećmi noże w piórniki. Aha. Mamy piórniczki, które zapinamy na zamek i staramy się, żeby dzieciarki nie widziały, gdzie są sztućce, gdzie są noże czy nożyczki. Schowane, zapięte w piórniczku. Żeby nie kusiły. Bardzo fajnie. Widzę, że macie też wanienkę. Czy ta wanienka się przydaje? Jak najbardziej przy małym dziecku. Też jest składana. Jak najbardziej przy małym dziecku polecamy wanienkę składaną. Można ją wtedy rozstawić nawet i pod prysznicem. Troszeczkę tutaj musicie mi dać chwilkę. Zobaczmy co tato robi w tym czasie. Róża zaraz się sama umyje. Ale ja przyszłam do was któregoś ranka, kiedy padał deszcz, pamiętam. I ja byłam taka troszkę zmartwiona, bo pomyślałam sobie, o kurczę, oni pewnie już się pakują do domu, wściekli, zawiedzeni, bo wiele rodzin takich widziałam tutaj na kempingu, które może nie były przygotowane na każdą ewentualność, może miały słaby namiot. No i kempingowanie kończyło się bardzo szybko. A jak wy sobie radzicie z pogodą? Z pogodą, no wiadomo, mieszkamy w Anglii, czyli jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że będzie padać, nawet jak wyjedzie się na 2 czy 3 dni.
Dlatego trzeba być przygotowanym w gumaki, spodnie ortalionowe, najlepiej ocieplane dla dzieci. Dwa zestawy ciuchów, takie, które mogą nosić tutaj na kempingu, ściochać, pobrudzić, ubłocić i nie ma z nimi problemu. I drugi zestaw ciuchów, jak się gdzieś wychodzi, pozwiedzać na miasto czy do restauracji. A przypomnij jeszcze i powiedz wszystkim patent o skarpetach, bo mi to bardzo uczyło w pamięć. Właśnie, jeżeli chodzi o małe dzieci, ilość skarpet jest nieograniczona i ile możecie wziąć, tyle weźcie, bo małego dziecka nie jesteś w stanie czasem utrzymać, żeby nie wyszło z namiotu bez butów. Tymczasem wanna jest gotowa i Róża idzie się kąpać. Kolejna rzecz, która składa się na płasko i przydaje się na kempingu. Zajrzyjmy do środka. Tutaj macie dowód, że cała rodzina ma różnego rodzaju gumowe obuwie, które sprawdza się na kempingu. Dla dzieci. I dla dzieci też kloksy. Mama ma eleganckie kaloszki. Świetny model, praktyczny. Króciutkie, ładne. Na kempingu też można fajnie wyglądać. To Aniu, opowiedz nam o takich najfajniejszych rzeczach, które wam tutaj się przydadzą, przydają się wam na co dzień. Co warto zabrać na kemping? Najfajniejsze dla dzieciaków ciepłe piżamki. Polecamy jednoczęściowe, żeby się nic nie odkrywało, nic nie wychodziło spod spodni. Wszystkie dziewczyny moje takie noszą. Są naprawdę wygodne. Dla mniejszych dzieci polecam bez kapturka. Niestety dla starszych one już lubią mieć te uszy i te inne bajery. I dla dziewczynek, może nawet i dla chłopców, fajnym rzeczą jest ręczniczek na włoski po kąpaniu. Taki sprawny, fikuśny. Zawijamy go i wtedy później zapinamy guziczkiem z tyłu. Mhm. I mamy na głowie taki turban. Ach, to po to jest ten guziczek? Przykrywamy uszka. I jest naprawdę fajny, po umyciu głowy główka jeszcze nie jest wyschnięta i lecimy do namiotu. Mm-hmm. Wiem, że uszy zakryte, że nic nas nie obwieje, chowamy się i już potem sobie suszymy włoski. Polecam naprawdę. Okay. Najważniejszym punktem jest toaletka dla dzieci. Mm-hmm. Jest składana, mamy wiaderko, wynosimy. Mm-hmm. I nie trzeba się martwić, żeby lecieć w nocy po ciemku. Kolejnym fajnym gadżetem jest zabieranie ze sobą składanej toalety, uh-huh, którą po prostu składamy. Mamy tam woreczki, uh-huh, które uh-huh zakładamy, czy w publicznej toalecie, żeby dzieciaki nie siadały centralnie na deskę. Tak. Robimy sobie nakładkę. Funkcyjne. I jest naprawdę fajne. Jak uczyłam moje dziewczyny, odkieluchowywałam moje dziewczyny, to jest naprawdę przydatna rzecz. Polecam dla każdej mamy. Kolejne to są zabawki, których nie może zabraknąć. Naprawdę nie może ich zabraknąć, bo dzieciaki szybko się nudzą, muszą być kolorowe, musi być ich dużo. Dla starszych dzieci polecamy kamienie z nadmorza. Jakie piękne pamiątki! I polecamy mazaki. Sharpie. Cienkie, grube, po prostu wyobraźnia i cały dzień zabawy. Zabieramy je później do domu, przyklejamy sobie na gorący klej magnesy i wiszą one na lodówce. Fantastyczny pomysł. Żeby utrzymać ciepło w namiocie, szczególnie w nocy, polecamy maty izolacyjne, które wkładamy pod pokoikiem, pod materac, mhm, i na całą podłogę. Jest o wiele cieplej, mimo że to jest taka cienka mata, ale sprawdza się. Tak, tak, jak najbardziej. I gwoździem programu, którego nie może tutaj zabraknąć, jest dmuchawa ciepła i niestety, ale w Anglii jest naprawdę przydatna. My w przyczepie też praktycznie cały rok mamy grzejnik włączony, elektryczny i to jest duży plus bycia na kempingu z podłączeniem, tak, do prądu. Tak, jak najbardziej. Z dziećmi nie wyobrażamy sobie inaczej, bo po prostu lodówka z jedzeniem, mlekiem, jogurtami, wszystko musi być na chodzie. Lampki również. Tu macie swój centrum dowodzenia. Tak, mamy tych kabli. Lampki ładowane, mhm, dzieciaki się wtedy bawią, strykają, nie martwimy się o baterie. Bardzo fajna listwa tutaj, widzę, ze wtyczkami USB, tak,
z bezpiecznikiem porządnym. Bardzo fajna sprawa. Macie przepiękną sypialnię i przepiękne śpiworki. Te w kwiatuszki to są rodziców czy dzieci? To są dziewczynek. To są tak zwane sleeping pody. Mhm. Bardzo polecamy, ze względu na to, że są króciutkie. Dla dzieci do wieku 4 lat, tak jak Lili tam już się położyła nam, brudasek nasz. Są 3 sezonowe, są grubiutkie i wiemy, że dziecko nie zmarznie. Mają kapturek, co pomaga utrzymaniu poduszki. Podusie wkładamy sobie w kapturek i wtedy poducha nam nie spada, nie zjeżdża. Zapinamy z boku. I malutka, która jeszcze nóżki ma tak do tej, dotąd, fajnie śpi, nie schodzi w dół, nie zjeżdża, sama się potrafi odkryć, odpiąć. Dziewczyny nauczyły się bardzo szybko spać w śpiworach, są zadowolone. Już wiemy, że musimy dla Oliwki na przyszły rok kupić duży, bo jest duża dziewczyna i ten jednak jest już troszkę przymały. A materace macie dmuchane? Materace w tym roku mamy dmuchane, zwykłe, podwójne. Mąż w planach ma droższy wydatek, jakieś tam samo dmuchane. To wasz pierwszy wypad. Prawda? Naprawdę, pierwszy wypad, warto jest myśleć oszczędnie. Myśleć oszczędnie, ze względu na to nie wiemy, jak dzieci zareagują, czy będzie płacz, czy będzie naprawdę padało codziennie i będziemy musieli uciekać do domu. Pierwszy wypad na spontanie, oszczędnie. Żeby nie zrazić się, bo ceny są naprawdę wygórowane. Ja myślę, że wy mówiliście tu już kilka razy, że oj, namiot budżetowy, nie chcieliśmy wydać za wiele, ale ja rozglądając się po tym waszym gospodarstwie, ja widzę, że to były spore wydatki. No nie były małe, nie ukrywam. Mimo, że to jest być może sprzęt z tych niskich albo średnich półek, ale nawet widzę, że ta toaleta jest firmy Kampa, to jest profesjonalny sprzęt kempingowy, to nie jest jednorazówka, zapewniam was. Nie. I ja domyślam się, że sporo żeście zainwestowali. Są rzeczy, w które trzeba zainwestować, jeżeli myślimy o tym niejednorazowym wypadzie. Mhm. I warto jest zainwestować w rzeczy profesjonalne. Część rzeczy mamy z supermarketów, z Lidlu fajne są zestawy, kiedy jest okres letni i kampingi, ale takie rzeczy jak namiot warto mieć nowy, z gwarancją tego, że jeżeli będzie przemakał, możemy oddać go do sklepu i nie martwić się, co potem z nim zrobimy, bo i tak go nie sprzedamy. Także warto jest zainwestować w droższe rzeczy, a potem dodatki, już szukać takich naprawdę gadżetów tańszym kosztem. Tak. Czy odpoczywacie tutaj na tym kempingu, czy to jest raczej męczące? Czy to jest aktywny wypoczynek? Czy tak. To jest wypoczynek? Nie, to jest wypoczynek. Mam 3 dzieci i śpię 8 godzin w nocy, tak nie narzekamy. Bo dzieci są dzieciaki, na dworze, prawda? Tak, świeże powietrze robi swoje. Wyprawy nad ocean, wspinaczki, oglądanie tutaj pięknych widoków. Naprawdę dzieciaki są wymęczone, śpią całą noc. Czego w domu, o czym w domu mogę pomarzyć. Naprawdę tutaj wysypiam się ja, wysypia się mąż, dzieciaki również. Dzieciaki nie chcą wracać do domu. Jest super, najlepsze naprawdę. Podsumowanie. Tak, jest najlepsze super. Podsumowanie. Przed chwilą Różyczka, która jest teraz u taty, zaliczyła małe bam, ale myślę, że świat się nie kończy. Moi drodzy, Michał i Ania, mieliśmy tutaj górzystów, mieliśmy alpinistów, mieliśmy parę w kamperze, mieliśmy naprawdę różnych gości w Mill Park, ale to są dla mnie prawdziwi bohaterowie tego sezonu. Kochani, najbardziej was podziwiam. Dziękujemy za nominację. Najbardziej was podziwiam za to, że z cierpliwością, z miłością znosicie też niewygody kempingowania. Nadal wszyscy uśmiechnięci. Dzieci widać, że się wspaniale bawią na kempingu, używają tej wolności i przyrody. Jakie macie plany na kolejne kempingowe wyprawy? Czy macie takie? Na ten rok na razie nie. Będziemy zaczynać kempingowanie najprawdopodobniej w przyszłym roku, w kwietniu. Na wiosnę. Na wiosnę. Już jest troszkę za zimno. Zimne noce się żerą, szczególnie z takimi małymi dziećmi, to już ostatni dzwonek. A poza tym dziewczyny w poniedziałek wracają do szkoły. Ale
na przyszły rok. Ale na pewno was odwiedzimy. Na pewno was odwiedzimy na przyszły rok. I bardzo nas to cieszy. Do zobaczenia. I kochani widzowie Kazik TV, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tej rodzinie, co zrobiło na was wrażenie, to czego dokonują tutaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Pozdrawiamy wszystkich Kazików. Pa. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.